brakło nam totalnie waleczności serca, moim zdaniem. Zwiesiliśmy głowę już w drugiej połowie, jak zaczął nam uciekać ten wynik. Moim zdaniem najgorszy mecz w tym sezonie od tak naprawdę dłuższego czasu, łącznie licząc ze sparingami. I tyle. Nie chcę nic na razie więcej dodawać na ten temat. Obawialiśmy się tego meczu po dobrym spotkaniu Tarnowa z Orlenem. Mocno się przygotowywaliśmy, zwłaszcza pod Tokudę. I rzeczywiście to zagrało, ile jeszcze w pierwszej połowie łamaliśmy obronę i daliśmy mu schodzić z linii i rzucał, także w drugiej połowie nie pamiętam, żeby nam krzywdę zrobił. Dzisiaj dobra lekcja od strony Szczecina dla nas. Pokazali nam, jak się gra w obronie, pokazali nam, jak się rzuca z drugiej linii. Funkcjonowali bardzo dobrze w tym wszystkim i szczególnie w obronie grali mocno, dobrze się ustawili pod naszych zawodników, szczególnie pod Tokudę. Na każdej pozycji mają po dwóch klasowych zawodników. Jeżeli nie wyjdziesz, to rzucając daleka, jak wyjdziesz grając kołowym. Do tego bardzo dobrzy skrzydłowi, groźni. Bramkarz naprawdę super dzisiaj zabronił i mieliśmy duże problemy. Złe zagrania w obronie, później przenoszą negatywną energię do ataku i do tego widzieliśmy dzisiaj. Tu łatwe pozycje niektóre nie rzucamy i ta energia coraz niżej i później się robi problem. Nie trafialiśmy w 100% sytuacji. Bardzo dużo takich sytuacji było. Za 8 dni wyjazd do Zabrza. Bardzo trudny mecz. Mamy nadzieję, że dojdzie do tego meczu, bo widzimy, co się dzieje. Teraz przede wszystkim trzeba się cieszyć z tego, że gramy. Jeżeli będziemy grali, no to na pewno bardzo ciężki wyjazd z jednym z faworytów naszej ligi.